Polski. Pierwszy dzień wiosny. Mamo, mamo! Wiesz, że dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny? W przedszkolu wszyscy ubrali się na zielono, a potem poszliśmy do ogrodu sadzić kwiatki. Wow, ale mieliście fajny dzień. Było super! Posadziłem bratki, żonkile, stokrotki i jeszcze takie inne kwiatki, które bardzo mocno pachniały. To pewnie hiacynty. Tak, to były hiacynty. Cieszę się, że przyszła wiosna. 21 marca obchodzimy pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Wiosna to przepiękna pora roku, podczas której przyroda budzi się do życia. Widzimy pierwsze kwiaty, owady i cieszymy się coraz dłuższymi, słonecznymi dniami. Wraz z początkiem wiosny występuje ważne zjawisko zwane równonocą wiosenną. Podczas równonocy dzień i noc są równe i trwają dokładnie 12 godzin. Od tej pory przez następne pół roku nasza półkula będzie lepiej oświetlana przez słońce. 21 marca wielu ludzi na całym świecie celebruje nadejście wiosny poprzez różnorodne zwyczaje. Do najbardziej znanych tradycji należy zwyczaj topienia lub palenia marzanny. To symboliczne pożegnanie zimy. Kukłę wykonuje się z naturalnych materiałów. Może to być słoma, gałęzie czy kwiaty. Ważne jest, aby pamiętać o ekologii i nie zanieczyszczać plastikiem naszego środowiska. Ekologiczna marzanna też jest piękna. Marzec to czas wiosennych porządków. Wietrzymy i sprzątamy nasze domy, dekorujemy kwiatami i innymi wiosennymi ozdobami. Pierwszy dzień wiosny jest okazją do sadzenia kwiatów w ogrodzie lub na balkonie. Kwiaty symbolizują odrodzenie natury po okresie zimowej śpiączki i dodają koloru i życia otoczeniu. W niektórych szkołach i przedszkolach dzieci przebierają się na zielono lub kolorowo. Ubieramy się w jasne wiosenne kolory, aby wyrazić radość z nadejścia ciepłych dni i bujnej roślinności. Z okazji nadejścia wiosny coraz częściej wychodzimy z domu na wiosenne spacery. Podziwiamy odradzającą się przyrodę i wypatrujemy pierwszych kwiatów i owadów. 21 marca obchodzimy w szkole Dzień Wagarowicza. To humorystyczne, nieformalne święto, podczas którego niektórzy uczniowie decydują się na nieobecność w szkole. Zachęcamy do traktowania tego dnia z przymrużeniem oka, a także do odpowiedzialnego podejścia do nauki i szkolnych obowiązków, które stanowią fundament naszego rozwoju. A jak wy świętujecie pierwszy dzień wiosny? Kamlotki. Owady zwiastujące wiosnę. Biedroneczko, biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. O, jaka ładna biedronka, chyba dopiero obudziła się z zimowego snu. Wstała specjalnie na wiosnę, prawda? Tak, Kaziu. Biedronki i inne owady chowają się na zimę i zapadają w stan uśpienia. Każdy gatunek owada ma swój własny sposób na przeczekanie zimy. Większość owadów znajduje schronienie w gałęziach, w korze lub w stosie liści. Owady uwielbiają zakamarki, dlatego przesadnie wysprzątany ogród im nie sprzyja. Na wiosnę owady budzą się i wychodzą ze swoich kryjówek. Niektóre robią to inaczej. Na przykład przeczekują zimowe dni w stadium jaja, larwy lub poczwarki przylepionej do drzewa. Są też i takie, które nie zimują w Polsce i corocznie przylatują do nas z ciepłych krajów.
Oto niektóre z pierwszych owadów, które witamy wczesną wiosną. Biedronka siedmiokropka. Motyl modraszek wieszczek. Motyl latolistek cytrynek, zwany cytrynkiem. Motyl rusałka pokrzywnik. Motyl rusałka pawik, zwany pawim oczkiem. Pszczoła. Trzmiel. Mrówka. Mucha. Chrząszcz, zgniotek cynobrowy. Kowal bezskrzydły. I niestety komar. A czy u was pojawiły się pierwsze owady? Może uda wam się znaleźć taką ładną biedronkę jak moja? Kamlotki. Rozpościera się na chabrach migoczy.
wiosenne kwiaty. Heja, wiecie, że już pojawiły się wiosenne kwiaty? Chodźcie, pokażę je wam. Krokusy to małe, kolorowe kwiaty, które pojawiają się bardzo wczesną wiosną. Krokus zakwita już w marcu, nawet wtedy, gdy leży jeszcze śnieg. Przebiśniek. Przebiśniek to delikatny kwiat o białych płatkach i często pierwszy pojawia się wiosną, przebijając się przez topniejący śnieg. Hiacynt. Hiacynt to kwiat o intensywnym zapachu i gęstym kwiatostanie. Uwielbiam jego zapach. Fiołek. Fiołki to drobne, niebiesko-fioletowe kwiatuszki o przyjemnym zapachu. Ich liście mają kształt serca. Tulipan. Tulipan to wiosenny kwiatuszek o kształcie dzwonka. Występuje w przeróżnych kolorach. Żonkil. Żonkil to żółta odmiana kwiatka o nazwie narcyz. Jest ulubioną ozdobą na wszystkich wielkanocnych stołach. Magnolia. Magnolia to eleganckie drzewo, które kwitnie pięknymi, dużymi kwiatami. Pojawienie się kwiatów magnolii oznacza nadejście ciepłych dni wiosennych. Konwalia. Konwalia to kwiat o białych, dzwoniastych kwiatach i przyjemnym, słodkim zapachu. Forsycja. Forsycja to krzew kwitnący jaskrawo-żółtymi kwiatuszkami, jeden z pierwszych znaków wiosny. Symbolizuje radość i odrodzenie. Wiosenne kwiaty są jak kolorowe farby na płótnie przyrody. Sprawiają, że wszystko staje się bardziej radosne. Kamlotki. Mówi sąsiad
do sąsiadki, ogrodowej pasjonatki. A czy pani już widziała, to stokrotka moja biała, fioletowe trzy prymulki, hiacynt rośnie też z cebulki. A ja jestem niewzruszona, moja skrzynia ukwiecona. Wiosną rosną kwiatki bratki, obok ładnej balustradki. W moim domu na balkonie wszystkie skrzynie obsadzone. Zagląda do sąsiadki, sąsiad z kubkiem oranżatki. Za pstrokata tarabata i za dużo tego kwiata. Ja ładniej, że mam barwinki, nietypowe dwie roślinki. A ja jestem roześmiana, patrzę sobie na bociana. Wiosną rosną kwiatki bratki, obok ładnej balustradki. W moim skrzynie obsadzone, kolorowe, piękne kwiatki, na balkony i na batki. W moim domu na balkonie widzę słońce ucieszone. Święconka. Wielka Sobota to dzień, w którym szykujemy koszyczki i udajemy się z nimi do kościoła na święcenie pokarmów. Poświęcone pokarmy mają nam zapewnić zdrowie i dostatek na cały rok. Koszyczek ozdabiamy haftowanymi serwetkami i gałązkami bukszpanu. Wiecznie zielony bukszpan jest symbolem trwałości i nieśmiertelności. W koszyczku musi się znaleźć baranek, symbol zmartwychwstania i zwycięstwa dobra nad złem. Jajko, symbol nowego życia. Chleb, symbol Chrystusa. Sól, symbol prawdy i oczyszczenia. Chrzan, symbol siły i zdrowia. Wędlina lub kiełbasa, symbole dobrobytu. Oraz ciasto, symbol doskonałości. Kaziu, czy już zapamiętałeś, co powinno się znaleźć w koszyczku wielkanocnym? Oczywiście, babciu. Baranek, jajko, chleb, sól, chrzan, ciasto, wędlina i kiełbasa. Bardzo ładnie. Niektórzy wkładają owoce, sery, a nawet słodycze, na przykład zajączka z czekolady. Piękny koszyczek! Nie mamy jeszcze jajek, więc włożyłem wydmuszkę z zeszłego roku. Zabierzmy się więc za malowanie!
czekam lotki. Się zaczyna.